informuje o aktualnych informacjach dotyczących egzekucji tartaku przy ulicy Ujejskiego. Szanowni Państwo, niestety na napięty czas, ewentualnie pytania proszę kierować po spotkaniu do mnie, czy drogą mailową, czy telefoniczną. Prosimy Panie Wojewodo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no mamy do przekazania dobrą informację w sprawie budowy trasy uniwersyteckiej. Podpisaliśmy w dniu wczorajszym umowę z firmą, która podjęła się egzekucji. Sama sprawa nie była dla nas prosta. Jest to sytuacja nietypowa, bardzo skomplikowana, wynikająca po pierwsze takiej sytuacji, jak rozmawiamy z pracownikami jeszcze w naszym województwie w ostatnich latach nie było. Po pierwsze wymagająca sprzętu specjalistycznego, jest to trudny czas, jeżeli chodzi o wykonawców. Wykonawcy się zaczęli cenić, rynek zamówień jest bardzo duży. Też cała sytuacja związana z tym podmiotem, czy podmiotami, które są na trasie, które są na tym spornym odcinku, jest bardzo też skomplikowana. Jak Państwo wiecie, już nieraz Państwo o tym pisaliście, nie myślę, że o szczegółach nie muszę tutaj mówić. Jak już powiedziałem, 25 kwietnia została taka umowa podpisana. Termin egzekucji został ustalony na 30 maja, czyli na koniec maja. Kwota, jaką uzgodniliśmy w wyniku negocjacji, to 200 tysięcy złotych brutto. To są te najważniejsze informacje. Może przekażę też jeszcze kilka ważnych spraw związanych z chronologią ostatnich dat. Po pierwsze, no, pierwszy przetarg na egzekucję odbył się 1 marca, nie zgłosiła się żadna firma. W kolejnym tygodniu, czyli w kolejnym dniu marca, 20 marca ogłosiliśmy drugi przetarg, który też nie odnalazł żadnego chętnego do zrealizowania tego zadania. Potem skierowaliśmy 9 kwietnia do kilku wybranych firm z Polski, które się takimi tematami zajmują. Tylko jedna firma odpowiedziała i przystąpiła z nami do negocjacji po wizji w terenie. Nie chcieliśmy Państwu wcześniej o tym mówić, bo no, chcieliśmy, aby ta sytuacja została w końcu sfinalizowana. Po wizji w terenie i negocjacjach, które się odbywały tutaj w Urzędzie Wojewódzkim, ostatecznie udało nam się pozytywnie zakończyć te negocjacje i podpisać umowę z firmą KRAS Transport Wykopy z Gdyni. Także bardzo się z tego tytułu cieszę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie.